Dzień dobry. Witam wszystkich na naszym drugim webinarium InPZU. Dzisiaj opowiemy trochę o inwestycjach osobistych. Zgodnie z tym chciałbym zacząć też od osobistej refleksji. Już ponad rok żyjemy w reżimie pandemicznym. Kiedy w zeszłym roku wracałem z nart, niemalże goniony przez wirusa, na pewno nie zdawałem sobie sprawy, że potrwa to tak długo i że będzie miało tak olbrzymi wpływ na nasze życie. Rok to wystarczająco długo, żebyśmy spojrzeli już na skutki, jakie pandemia czy też lockdowny miały na gospodarkę, finanse, ale też na nasze życie osobiste. W gospodarce widzimy dwa, można powiedzieć, całkowicie różne obrazki. Są gałęzie gospodarki, takie jak na przykład restauracje, które walczą o przeżycie. Doświadczają olbrzymiej fali bankructw, upadłości. Ale są też gałęzie, takie jak handel internetowy, które cieszą się niespodziewanym okresem prosperity. Podobnie w naszym życiu osobistym. Doświadczamy braku bliskości z naszymi krewnymi, z przyjaciółmi. Nie pamiętam już, kiedy ostatni raz byłem w teatrze, w kinie, kiedy poszedłem do restauracji. Jednak z drugiej strony, te pieniądze, których nie wydaliśmy na przyjemności, nie pojechaliśmy na wakacje, ale też nie wydaliśmy na dojazdy do pracy, powodują, że rosną oszczędności naszych domowych budżetów. Co można robić z tymi pieniędzmi? Podejścia są różne. Jedni w finansach powiedzielibyśmy, wydają je na capex, na dobra trwałego użytku. Remontują domy, kupują sprzęt AGD, odnawiają mieszkania. A inni po prostu siedzą i zastanawiają się, co też można zrobić z tymi dodatkowymi oszczędnościami. Jednym z narzędzi walki ze skutkami pandemii było obniżenie przez banki centralne stóp procentowych właściwie do zera. Co więc robić, jeżeli nasz ulubiony instrument inwestycyjny, czyli lokata bankowa, przynosi zerowe zyski, a inflacja, czyli coś, co zjada nasze oszczędności, jest na poziomie 2-3%, przynajmniej na razie. Różnie można podejść do tego tematu. Może to dobry moment na rozpoczęcie długoterminowych inwestycji z myślą o emeryturze, a może warto spróbować innych, dotychczas niestosowanych instrumentów finansowych. Na pytania, jak sobie radzić w tej sytuacji, odpowiedzą Państwu nasi eksperci, którzy podzielą się swoim osobistym doświadczeniem bazującym na tym, z czego sami korzystają, ale także na tym, co wynika z ich naprawdę olbrzymiej wiedzy. Zapraszam serdecznie do obejrzenia. W zakresie lokowania oszczędności staram się korzystać z doświadczenia innych osób. Nie chodzi o podpowiedzi od rodziny czy rady od kolegów. Takie porady mogą w przyszłości negatywnie odbić się na relacjach międzyludzkich. Wykorzystuję tutaj doświadczenia z innych tematów, na przykład remontu. Jestem tuż przed takim remontem mieszkania i mógłbym poczytać czy posłuchać, jak samodzielnie zaprojektować wnętrze. Mógłbym w internecie obejrzeć dużo filmików instruktażowych, jak wykonać poszczególne elementy wykończeniowe czy budowlane. Jednak nie decyduję się na to, ponieważ nie mam czasu i spodziewam się, że remont zrealizowany samodzielnie z doskoku jest bardziej uczeniem się na błędach niż osiąganiem dobrego efektu. Dlatego zdecydowałem się na projektanta wnętrz oraz firmę zajmującą się takimi pracami. Oni dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu dają mi przekonanie, że prace będą wykonane na możliwie najwyższym poziomie. Oczywiście ja jako zlecający podejmuję decyzje kierunkowe, jednak do wykonania dalszych działań korzystam z usług profesjonalistów. W oszczędzaniu robię dokładnie to samo. Nie mam wiedzy ani czasu na analizowanie sprawozdań spółek giełdowych, aby ocenić ich perspektywy. Nie mam też umiejętności oceny gospodarek różnych krajów, aby swobodnie inwestować w ich obligacje. To, co robię, to korzystam z wiedzy i doświadczenia osób, które zajmują się tym zawodowo. Codziennie decydują, w co zainwestować powierzone środki. Są to zarządzający funduszami inwestycyjnymi, którzy dzięki posiadanej wiedzy oraz wieloletniemu doświadczeniu realizują powierzone im zadania. Lokując środki w ten sposób, mam poczucie, że wraz z innymi klientami wynajmują usługę zarządzania środkami u profesjonalistów w tym obszarze. Z funduszy inwestycyjnych korzystam od wielu lat, także ze względu na przejrzyste zasady ich funkcjonowania. W dokumentach mam jasno opisane założenia polityki inwestycyjnej, które precyzują, w jaki sposób środki mogą być inwestowane. To ja podejmuję decyzje kierunkowe, czy interesują mnie rozwiązania o większym potencjale zysku i większym ryzyku, czy rozwiązania spokojniejsze. Często mogę skorzystać jednocześnie z narzędzi ułatwiających dopasowanie wyboru do moich preferencji i doświadczenia.
Natomiast najważniejsze dla mnie jest to, że dalsze zadania realizują już dedykowane osoby, wspomniani wcześniej zarządzający. Dodatkowo ważną cechą większości funduszy inwestycyjnych jest możliwość swobodnej zmiany tych decyzji kierunkowych. Mogę środki dowolnie przenosić między różnymi funduszami, a jeśli moje plany związane z wydaniem tych środków się zmienią, to praktycznie każdego dnia mogę zlecić spieniężenie posiadanych inwestycji i po kilku dniach środki są u mnie na koncie. Podsumowując, dzięki lokowaniu środków w fundusze inwestycyjne nie muszę poświęcać dużo czasu opiekowaniu się moimi oszczędnościami. Dzięki temu mam więcej czasu na aktywności rodzinne czy związane z moimi zainteresowaniami. Mam dwoje dzieci, dwa kredyty i mnóstwo bieżących wydatków. Nowy rower, tablet, wakacje, samochód, wydatki na edukację. No, ze wstydem wspominając o mojej nigdy niezaspokojonej potrzebie posiadania nowej torebki i nowych butów. No, muszę przyznać, że nie mam naturalnych skłonności do oszczędzania. Są osoby w mojej rodzinie, które nawet twierdzą, że generalnie nie ma takich pieniędzy, których nie potrafiłabym wydać. Myślę, że wielu z nas jest w podobnej sytuacji. Poddajemy się nakręcanemu cały czas pędowi do bieżącej konsumpcji. Ale nawet ja, chociaż no, przyznaję, że przychodzi mi to z trudem, nie pozwalam sobie, by się w tym całkowicie zatracić i stracić dłuższą perspektywę, bo nie wolno nam zapomnieć o przyszłości. Dzieci dorosną i się usamodzielnią, a ja przestanę pracować i co za tym idzie, przestanę zarabiać. Jak wszyscy inni, przejdę na emeryturę, jakkolwiek odlegle i abstrakcyjnie by to dla mnie nie brzmiało w tym momencie. Oczywiście nie mam wątpliwości co do tego, że państwo zapewni mi emeryturę, bo ZUS był, jest i będzie. Natomiast mam już dość poważne obawy co do tego, na jakim poziomie będą to środki i czy wystarczą mi one do zachowania standardu życia, do którego jestem przyzwyczajona. Ja z racji swojego zawodu czytam bardzo wiele różnego rodzaju opracowań, analiz i raportów w tym temacie. No i niestety wszystkie są zgodne i spójne w swoich wnioskach. Poziom państwowych świadczeń będzie niski. Może stanowić zaledwie 15-20% naszego ostatniego wynagrodzenia. To mi daje do myślenia, szczególnie, że jestem kobietą, miałam okresy bezskładkowe związane z urlopami macierzyńskimi, rodzicielskim, pracuję krócej niż mężczyźni, no a co za tym idzie, krócej oszczędzam. Mam pełną świadomość, że o przyszłości muszę pomyśleć sama tu i teraz. Natomiast tak nie było zawsze. Rozpoczynając pracę w PZU jako dwudziestokilkuletnia młoda kobieta, myśl o emeryturze była chyba absolutnie ostatnią, jaka by mi przyszła wtedy do głowy. Natomiast pracodawca oferował w pakiecie benefit w postaci pracowniczego programu emerytalnego, tak zwanego PPE. Bez większej refleksji przyjęłam go z dobrodziejstwem inwentarza, bo były to dodatkowe środki naliczane od wynagrodzenia, które co miesiąc trafiały na mój rejestr w programie. Ale to właśnie PPE sprawiło, że obserwując stały wzrost środków na rejestrze, dostrzegłam, że wow, systematyczne oszczędzanie chyba jednak działa. Idąc za ciosem, oprócz składki finansowanej przez pracodawcę, od 10 lat dopłacam również tak zwaną składkę dodatkową z własnych środków. Korzystam również z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, tak zwanego IGZE, wpłacając tam rokrocznie pełen limit wpłat. Może nie są to jakieś zawrotne kwoty w tym roku, ten limit to nieco ponad 6000 zł, ale mogę odliczyć i odliczam je w moim rocznym zeznaniu podatkowym.
PPE kilkanaście lat temu pokazało mi, że można i warto oszczędzać. Oczywiście nie każdy z nas ma możliwość uczestnictwa w PPE, ale właściwie już od tego roku większość z nas ma możliwość uczestnictwa w PPK. Warto się chwilę zatrzymać i nad tym zastanowić. Niezależnie od tego, w jaki sposób oszczędzamy, czy korzystamy z dedykowanych produktów emerytalnych, do czego ja osobiście zachęcam, czy też inwestujemy w inny sposób, w różne inne aktywa, nie wolno nam zapomnieć o przyszłości. A im wcześniej o niej pomyślimy, tym lepiej dla nas, bo ten okres oszczędzania po prostu będzie dłuższy. Jestem przekonana, że to od nas samych zależy, czy powielimy w przyszłości stereotyp tak zwanego biednego emeryta. I ja wszystkim nam życzę, abyśmy zapewnili sobie skuteczną ucieczkę od tego schematu. Kiedy myślimy o rozpoczęciu oszczędzania, często nie wiemy, gdzie, jak i ile. Myślimy, że to skomplikowane, że nas na to nie stać, albo to jeszcze nie ten czas. Jak do wszystkiego potrzebujemy odrobiny motywacji. Tylko skąd ją wziąć, kiedy często nie wiemy nawet od czego zacząć? Postaram się przedstawić kilka punktów, które mi osobiście pomogły i które spowodowały, że nie straciłem zapału i rzeczywiście od kilku lat regularnie oszczędzam. Na początku największą przeszkodą była dla mnie świadomość, że odkładając będę musiał z czegoś zrezygnować. Kluczem jest skupienie się nie na tym, z czego muszę zrezygnować teraz, ale na tym, co mogę zyskać w przyszłości. Każdy ma plany, do realizacji których potrzebuje mniejszych lub większych pieniędzy. Dlatego tak ważne jest wyznaczenie celu. Może to być nowe auto, mieszkanie, tak jak w moim przypadku, podróż życia, czy dla tych bardziej przezornych zbudowanie poduszki finansowej na czarną godzinę. A więc po pierwsze, wyznacz cel i myśl o tym, jakie korzyści będziesz miał w przyszłości, a nie o tym, co tracisz teraz. Po drugie, stosuj metodę małych kroczków. Zacznij od 100 zł miesięcznie lub 3-5% Twoich zarobków. To niewiele, nawet nie zauważysz, że tej stówki nie masz już w portfelu. Z czasem możesz przeznaczyć coraz większe kwoty i wyznaczać sobie kolejne, bardziej ambitne cele. Po trzecie, korzystaj z rozwiązań, które pozwolą na pewną automatyczność w oszczędzaniu. Możesz na przykład ustawić stałe zlecenie w Twoim banku. To zapewni regularność, a jednocześnie pomoże tym zapominalskim. Jeśli wolisz zarządzać tym samodzielnie, odkładaj już na początku miesiąca, na przykład zaraz po wypłacie, wtedy kiedy stan Twojego konta jest jeszcze znośny, a odłożenie tych 100 zł nie wydaje się aż tak dotkliwe. Wybieraj też takie narzędzia, które są proste w obsłudze, gdzie wpłacenie kolejnej kwoty zrobisz na swoim telefonie z poziomu własnej kanapy i które w przystępny sposób pozwolą na śledzenie postępów. Nic tak nie motywuje jak obserwacja, jak z miesiąca na miesiąc stan naszych oszczędności rośnie. Po czwarte, jeśli nie wiesz, jaki produkt inwestycyjny czy oszczędnościowy wybrać, korzystaj z gotowców. Wybieraj takie rozwiązania, które na podstawie kilku zdefiniowanych przez Ciebie parametrów, np. celu, kwoty czy ryzyka, dadzą Ci gotowe modele inwestycyjne. Przecież nie musisz się nad tym znać i zastanawiać, jaki produkt wybrać. Po piąte, unikaj płacenia za coś, za co nie musisz płacić. Pamiętaj, że każda opłata, czy to za prowadzenie konta, czy inne opłaty manipulacyjne, uszczuplają stan Twoich oszczędności. I wreszcie, znajdź narzędzie, które Ci w tym wszystkim pomoże. Pozwoli na zdefiniowanie celu i monitorowanie efektów. Pokaże gotowe rozwiązania inwestycyjne i umożliwi wpłacenie niewielkich kwot oraz zapewni wygodę i prostotę obsługi. Podobno najtrudniej jest zacząć, ale jeśli zrobimy to mądrze i wykorzystamy gotowe narzędzia, to nie wydaje się to aż tak skomplikowane, a długofalowe efekty mogą zaskoczyć Ciebie samego. Porozmawiajmy o jajkach, a właściwie o konsekwencjach wynikających z corocznej marszruty naszych pociech na targ po jajka, które przeznaczone są na kolorowe pisanki. A co będzie jak w wyniku jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia, gdy w euforii przedświątecznej dzieci zamiast jajek doniosą jajecznicę? Zapomniałeś pewnie o zasadzie: nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka. Dzisiaj porozmawiamy o trudnym słowie, jakim jest dywersyfikacja. Dywersyfikacja powoduje zróżnicowanie ulokowania oszczędności, nasz koszyk z jajkami, czyli podział na wiele pomysłów inwestycyjnych, na przykład akcje, obligacje, złoto, surowce,
popularne teraz nieruchomości oraz inne dostępne instrumenty finansowe. Ale po co? Po to, żeby Twój wynik nie był zależny tylko od jednego pomysłu, ale wróćmy na ziemię i porozmawiajmy jak ludzie. Wyobraź sobie, że masz świetny rodzinny biznes, w którym sprzedajesz narty. Wszystko jest super, jak pada śnieg. Klienci pytają o nowe modele, a co więcej kupują też akcesoria, co jest bardzo dochodowe, ale co będzie jak przyjdzie lato i plus 30 stopni? A na to większość wszyscy czekamy. Pewnie będziesz musiał pomyśleć o nowym biznesie, a może warto sprzedawać rowery i wycisnąć więcej nie tylko z sezonu, ale całego roku. Dzięki temu Twój biznes będzie się świetnie rozwijał. I kolejny przykład, pandemia. Tradycyjne sklepy nie mają szans, bo przecież nie możemy wychodzić z domu, dlatego ci zaczęli sprzedawać w online i zdobywają rynek i mogą dalej sprzedawać swoje produkty, czy to bułkę i masło, ale także ubrania. Dzięki temu nasze biznesy mogą dalej rosnąć i się rozwijać, bez względu na to, czy jest zima, czy lato oraz czy jest pandemia. Na tym polega dywersyfikacja, czyli rozłożenie ryzyka. Wróćmy do finansów, Twojego portfela. Wyobraźmy sobie sytuację, że zainwestowałeś w akcje według Ciebie dobrze prosperującej spółki. Niestety od zakupu akcji w ciągu jakiegoś czasu ceny akcji spadły. Twój portfel bardzo ucierpiał. Ale wyobraźmy sobie inną sytuację. Kupujesz w jakiejś części obligacje, lokaty, akcje dużych spółek, nieruchomości, a może i złoto. W tym wypadku nawet jeżeli akcje spadną, to Twój portfel nie odczuje tego aż tak mocno. Przejdźmy teraz do celów inwestycyjnych. Wiem, że niektórzy z nas zaczynają swoją przygodę z pracą lub powoli zaczynają odkładać. Najważniejsze jest to, abyśmy określili sobie cel naszej inwestycji i może to być cel na zakup samochodu, mieszkania, na szkołę dla dzieci, emeryturę itd. No dobrze, załóżmy, że naszym celem są wakacje. I tu uwaga, wakacje będą już za kilka miesięcy, a Ty przecież chcesz ten czas spędzić na naszym pięknym morzu. Wiadomo, pandemia, i czerpać korzyści z pięknej pogody. Strata zaoszczędzonych pieniędzy nie pozwoli Ci spędzić tego czasu pod parasolem, dlatego wybierz taki fundusz, który ma najniższe ryzyko, na przykład obligacji skarbowych. Ryzyko straty jest niewielkie, a możesz zarobić więcej niż na lokacie i tu uwaga, wypłacasz pieniądze kiedy chcesz. No dobrze, a co zrobić, gdy urodziło Ci się wyczekiwane dziecko? Wyobraź sobie sytuację, gdy za 20 lat usłyszysz: tato, mamo, chcę się wyprowadzić. W tym momencie pewnie serce Ci zabije mocniej i będziesz się zastanawiać, skąd wziąć na to pieniądze. Dlatego w tym przykładzie trzeba zacząć regularnie oszczędzać na mieszkanie. Na przykład niewielkie sumy, ale w co? Po pierwsze, w portfel zdywersyfikowany, mówiłem o tym, czyli składający się z akcji i bezpiecznych instrumentów, ale z przewagą akcji, ponieważ w dłuższym terminie historyczne wyniki z akcji mają lepszy wynik niż obligacje i możesz więcej zarobić. Twoje ryzyko co prawda wzrośnie, może spadać wartość inwestycji, ale w długim horyzoncie pewnie wartość portfela wzrośnie z nawiązką. Generalnie w inwestycjach zasada jest taka: im dłuższy czas, tym ryzyko straty jest mniejsze, dlatego nie zapomnij o dywersyfikacji, określeniu swoich celów inwestycyjnych i przyjęciu odpowiedniego horyzontu inwestycyjnego. Jak widać, mogą być bardzo różne podejścia. Podejście Julii, podejście Andrzeja, podejście Roberta. Co Państwo mogą zrobić w tej chwili? Proponuję uruchomić komputer albo wziąć do ręki smartfona, wejść na naszą stronę inpzu.pl, skorzystać z pomocnika inwestycyjnego, który pomoże Państwu dobrać właściwy portfel, wybrać cel inwestycji, zrobić pierwszy przelew i zacząć przygodę z oszczędzaniem. Zapraszam na www.inpzu.pl, a tych, którzy są zainteresowani, zapraszam na drugą część naszego webinarium, gdzie opowiemy trochę więcej o sytuacji na rynkach finansowych, o tym, jak nasi eksperci widzą perspektywy roku 2021, który na pewno będzie ciekawy. Zapraszam serdecznie i dziękuję za dzisiaj.